profanacja w kościele we Francji, w kościele świętej Magdaleny, wąży w zachodniej Francji, nieznani sprawcy rozbili zabytkowy ołtarz, złamali krucyfiks i obcięli głowy kilkunastu posągom, w tym Chrystusowi i Maryi. To nie są zwykłe kamienie, to symbol naszej wiary, ubolewał ojciec Magloire Dziabatusu. W rozmowie z dziennikiem Le Figaro, nasz kościół jest otwarty dla wszystkich, ponieważ wierzymy, że jest skarbem naszego religijnego dziedzictwa. Nie było powodu, aby go zamykać, dodał. Do profanacji kościoła doszło we środę. Policja prowadzi śledztwo. Według wstępnych ustaleń żaden przedmiot nie został z kościoła skradziony, a śledczy analizują monitoring. Szkody szacowane są na kilkaset tysięcy euro. Prokurator precyzuje, że śledczy prowadzą dochodzenie w powiązaniu z profanacją, do jakiej doszło 30 marca w kościele świętego Piotra w nieodległym miasteczku Trelas. Świątynia została zdewastowana w ten sam sposób. Tam również posągi świętych pozbawiono głów. Profanację kościoła potępił w komunikacie prasowym mer Angel Jean-Marc Verchet, a jego następca przypomniał na Twitterze, że ten haniebny akt splądrowania miał miejsce po uroczystościach wielkanocnych. Profanacja budynku sakralnego wywołała też reakcję kilku członków rządu. Minister spraw wewnętrznych podkreślił, że sprawcy zniszczenia posągów kościoła świętej Magdaleny Onże dokonali ataku na dziedzictwo religijne. Według najnowszych danych dostępnych policji w 2021 roku we Francji odnotowano 857 aktów antychrześcijańskich. W najbliższą niedzielę, 23 kwietnia, w święto Miłosierdzia Bożego w Bazylice zostanie odprawiona msza ekspiacyjna. Będzie jej przewodniczył biskup Emmanuel Delmas.